Witam serdecznie Państwa w kolejnym odcinku z cyklu 4 pory roku ze świętą Hildegardą z Bingen. Dzisiaj naszym gościem ponownie pani profesor Małgorzata Kowalewska. Witaj Małgosiu. Dzień dobry. Witaj. I dzisiaj chciałabym zadać może takie prowokujące pytanie, Małgosi. Dobra i zła wiedza. Czy może być zła wiedza? Co na ten temat Hildegarda? To jest bardzo ważne i ciekawe pytanie, dlatego że my żyjemy w czasach, w których bardzo cenimy informacje. Jesteśmy ze wszystkich stron zalewani informacjami. Do tego stopnia, że wiele z nich y, gdzieś tak przelatuje przez nas, prawda? Niektóre gdzieś y, zapadają w pamięć. Y, mówi się nawet, że dzisiaj informacje są najważniejsze, prawda? Że ten kto posiada informacje, to posiada różne inne jeszcze moce, które władzę, jest tym, władzę <laughs> prawda? Tak. Z informacji podobno powstaje wiedza. Jak się ma dużo informacji, to można wtedy jakiś zbudować z tych informacji, powiedzmy, gmach wiedzy. Trzeci etap to powinna być mądrość, prawda? Bo poznanie no, dąży do prawdy. Kiedy coś poznajemy, chcemy poznać prawdę, albo przynajmniej zbliżyć się do tej prawdy, czyli w jakimś stopniu prawdopodobieństwo prawda tutaj osiągnąć ale zawsze dążymy do mądrości no bo w każdym razie gdy mówimy o filozofii chcemy osiągnąć mądrość czyli taki rodzaj wiedzy który nie polega tylko na tym, że jesteśmy, nie wiem, fachowcami w jakiejś dziedzinie, wiemy bardzo dużo o bardzo niewielkim, jakimś tak wąskim, jakimś zakresie, nie potrafimy tego zobaczyć w jakiejś szerszej perspektywie, prawda? Jesteśmy społeczeństwem, teraz tak się mówi, takie są społeczeństwa oparte na wiedzy, prawda? Dużo jest wokół nas takich, takich sformułowań, znamy je wszyscy, no i to rzeczywiście... Medycyna oparta na faktach też, tak, prawda? też prawda? Tak, to fakty, wiedza, to jest wszystko to, to o czym ciągle no, no, słyszymy. I teraz jest takie pytanie, które tutaj zanim odpowiem na twoje, związane z Hildegardą, z Bingen, która sama o sobie mówiła, iż jest niewykształcona, in albo in literata. Literatus w łacinie to ktoś, kto szkołę skończył, prawda? Nauczył się tam te, te poszczególne triwium, kwadriwium i tak dalej, przeszedł kurs. Natomiast no in docta, no to nie mądra, nieuczona. Nie była ona uczona. Moim zdaniem oczywiście to jest prawda, bo ona nie chodziła do szkół, Czyli moglibyśmy powiedzieć, że ona jest tak jak ktoś, kto był wychowywany w domu. Takie nauczanie domowe przeszedł, prawda? Nie znaczy to, że nie jest to człowiek mądry, że on nie posiada wiedzy, tyle tylko, że no nie ma odpowiednich świadectw, prawda, które zdobywa się w szkole. Jest też bez wątpienia, sama nazywała siebie, właśnie tak jak powiedziałam, biedną kobietą, tam kobiciątkiem czy kobiciną, prawda, która tutaj odważa się nagle pouczać swoje czasy i do tego jeszcze prorokować na przyszłość, ale nie powiedziała nigdy o sobie, że nie miała rozumu. Znaczy ona posiadała rozum, miała także wiedzę, którą w trakcie swojego życia i kształcenia, że raczej wychowania, nie kształcenia, wychowania w klasztorze, prawda, zdobyła. także zapewne doświadczenia przeróżne, prawda, prowadząc swoje, swoje życie. I ona absolutnie nie była osobą, która by lekceważyła wiedzę i poznanie oraz Zdolności poznawcze człowieka. Mówię o tym, bo to jest bardzo ważne. Hildegarda mówiła, że człowiek jest słaby, jeśli chodzi o jego posturę, no bo człowiek jest słaby. Słoń jest, czy bawuł, czy lew są od człowieka silniejsze. Ptaki są od niego bystrzejsze, prawda? Ryby mogą żyć pod wodą, no po prostu tyle rzeczy, których człowiek nie może. A jednak. Człowiek może swoim, swoją myślą to wszystko przewyższa. Ona mówi coś takiego jak potem Pascal w swoich myślach wszyscy znamy o tym to porównanie człowieka do trzciny, która tam na wietrze, prawda, ale wszechświat nie wie o, trzc o trzcinie, a ona o wszechświecie i tak dalej wie. Hildegarda mówi coś bardzo podobnego znacznie wcześniej, właśnie człowiek jest swoją posturą słaby, ale dzięki swoim zdolnościom poznawczym Najwspanialszy ze stworzeń świata może zgłębiać oceany, może przenikać myślą, niebo, po to jest na świecie, między innymi, żeby ten świat poznawać. Dlatego, że to człowiek, pierwszy człowiek, Adam, nadał zwierzętom w raju ich imiona, co to znaczy poznać czyjeś imię, no, określić jego. Istotę, tak? On poznał, co, czym one są, czym, czym wszystko jest, to, co go otacza. Yy, nadając im imiona, według Hildegard, jakoś naśladował w pewien sposób stwórcze działanie Boga, jak gdyby uczestniczył w tym, prawda? No, yy, w, w pewien sposób yy, kontynuował stwarzanie świata, ale nie o tym chcę teraz powiedzieć, bo o tej wiedzy dobrej i złej. Więc ona z całą pewnością afirmowała. Wiedzę i poznanie. Ale już wtedy, w XII wieku, zdawała sobie sprawę z tego, że nie wszelka wład y wiedza, wiedza tak, nie wszelka wiedza jest wiedzą dobrą. W pismach Hildegardy spotyka się dwie pary wyrażeń. Jedna to jest stjęcja boni, et stjęcja mali. I to odnosi nas bezpośrednio do sytuacji w ogrodzie Eden, wiedza o dobru i złu, związana ze znanym nam wszystkim no, fatalnym prawda, postępkiem Pramatki Ewy, z, e, zerwaniem owocu, właśnie z drzewa wiadomości e, dobrego i złego. Ale Hildegarda też używa, i niezamiennie, ale w innych kontekstach, sformułowania Sciencja Bona i mala, czyli dobra wiedza i zła wiedza. Czym jest zła wiedza? Może od tego zacznijmy, bo ja uważam, że dzisiaj mamy po prostu fizycznie z nią bardzo często do czynienia. Wszystko sprowadza się do y, odpowiedzi na pytanie, czy zawsze... Mamy prawo zrobić to, co już zrobić możemy. Według Hildegardy nie ma czegoś takiego jak czysto spekulatywne, czysto teoretyczne poznanie, to znaczy wiedza dla wiedzy. Ona zawsze łączy się z praksją, z możliwością działania. Jeśli posiadam jakąś wiedzę, to znaczy, że mogę w jakiejś dziedzinie y, zmienić rzeczywistość, mogę wpłynąć na świat, mogę czegoś dokonać. I y, zła wiedza to jest nawet wiedza, która będzie doskonałym, doskonałą wiedzą o rzeczywistości, ale jednocześnie wiedzą, która, czy związana, inaczej powiem, związana z postawą człowieka, z postawą badacza, z postawą uczonego, polegającą na tym, że on nie chce Respektować e, po prostu e, takiej ontycznej, jakbyśmy to powiedzieli, sytuacji człowieka. To znaczy, e, takim wzorem według Hildegardy takiej postawy, to jest po prostu postawa Lucyfera, który posiadał jej zdaniem doskonałą wiedzę o stworzeniach, ale nie chciał przyjąć e, swojego drugiego miejsca po Bogu. W związku z tym ta zła wiedza to jest taka postawa, w której człowiek dążąc do swoich celów postępuje wbrew prawom natury. Na przykład prawem natury jest to, że po kolei następują po sobie, to znaczy jedni się rodzą, inni umierają. Pragnienie człowieka, żeby być nieśmiertelnym, no to tak jak starożytni mówili, prawda, non omnis Moriar, no bo nie wszystek umrę, bo napiszę wspaniały poemat, on po, po mnie zostanie, albo w dzieciach prawda, będę tam jakoś istniał. Natomiast dzisiaj, no i nieśmiertelność, oczywiście dusza jest nieśmiertelna, więc po śmierci ciała, po tym, jak dusza się od ciała odłączy, człowiek zyska nieśmiertelność, został zbawiony, jest przed nim szansa, nadzieja na wspaniałe życie, natomiast w dzisiejszych czasach, to jest taki dobry przykład, mamy, na przy, mamy takie nadzieje, na, dla niektórych oczywiście, osób bardzo bogatych, bo już nie, nie powszechnie, nie dla wszystkich, zbawienie, przedłużenie życia nieskończone albo bardzo długie, uzyskanie jakiejś takiej doskonałej, poprawionej kondycji ludzkiej dzięki na przykład, technologią różnym, medy tej, tej, takiej zbawieniu przez technologię, prawda? I to z tym się wiąże bardzo wiele nadużyć w stosunku do ludzi popełnianych przez innych ludzi. Traktujemy inne osoby, jako ewentualne, jakieś um, zbiorniki dla nas tkanek, organów, prawda? Ja tutaj w tej chwili nie chcę zabierać, też się wypowiadać na temat transplantologii. Tak, to są odrębne tematy. Chodzi mi tutaj o pewne, pe, pewien taki, e, taką postawę buntu, kiedy badacz i uczony przestaje sobie zadawać pytania a to są ważne pytania, zdaniem Hildegardy o to, co go inspiruje. Właściwie, co on chce osiągnąć, w którą stronę chce dążyć, prawda? Po co on prowadzi swoje doświadczenia, intencja. Taka. Jaka jest jego intencja. I tutaj, proszę Państwa, jest Hildegarda, znowu powiem, prekursorką takich postaci, które doskonale znamy z literatury, na przykład tragiczne przygody doktora Fausta, to była taka, e, powiedzmy, historia opowiedziana przez Christophera Marlowa później. Goethe i Faust, bardziej znany, prawda, doktor Faust, który się zakłada, tak on pragnie, no właśnie, osiągnąć, osiągnąć taki inny stan życia, chce być bogaty, chce wszystko wiedzieć, chce mieć ten sukces, prawda, no tylko dzięki miłości tam jakoś cało wychodzi, prawda, z tych konszachtów, z diabłem, ale to jest właśnie ta postawa u nas, pan Twardowski. A Hildegarda opisuje taką wadę, wśród swoich 35 opisanych przez nią wad, mówi o wadzie czarnoksięstwa. To znaczy, gdy człowiek, jak ona to mówi, wykorzystuje elementy, niepogodzony ze swoją sytuacją od choćby śmiertelnej istoty, prawda, dążył będzie do tego, żeby, żeby dzięki przeszczepom kolejnych serc, no bo wszyscy z Państwa... Może nie wszyscy, ale wielu z pewnością z Państwa słyszało o przypadku nieżyjącego już pewnego bardzo bogatego finansisty, prawda, z jednej z takich większych tych rodzin, który sześciokrotnie bodaj, prawda, miał przeszczepiane serce, no i to też mu tam pozwoliło dożyć do 90 paru lat, prawda. Zresztą w ostatnich latach swojego życia wyglądał potwornie, prawda, jak się tam widzi go na tych zdjęciach, naprawdę lepiej nie żyć z taką cerą, prawda. A ale to jest taka postawa właśnie buntu, postawa odrzucenia i to nawet już starożytni filozofowie stoiccy mówili, że trzeba przyjąć los, to znaczy to, że jesteśmy śmiertelni, że nie można tak, tak powiedzmy, z takim niepokojem myśleć o sobie, pragnąć, pragnąć zostać Bogiem, władać innymi. To jest właśnie taka postawa złe, złej wiedzy. Ona prowadzi do złych czynów. Wykorzystujemy innych ludzi, wykorzystujemy środowisko, eksploatujemy je fatalnie, prawda, i tak dalej. Dobra wiedza to jest z kolei taka wiedza, która człowiekowi służy, ale punktem wyjścia jest akceptacja po prostu akceptacja. Znowu tutaj użyję tego sformułowania kondycji ontycznej człowieka, że jest on śmiertelny, prawda? Że jest to następstwo pokoleń, że jest okres życia ludzkiego pewien, że być może nie należy dokonywać pewnych eksperymentów, że należałoby się powstrzymać od niektórych zabiegów, prawda? Nawet jeśli to. Bardzo, no na przykład słyszałam, nie wiem czy Państwo również o takich to się działo w w tym roku, jeszcze kilka miesięcy temu, słyszałam prawda, o możliwości na przykład zasłonienia nieba nad Szwecją. Słyszeliście Państwo zapewne prawda? Taki, taki pomysł, też chyba tego Billa Gatesa, bo on chciał nieba nad Szwecją z jakichś powodów za, zasłonić, prawda? tak jakby Szwedzi mieli za dużo w ogóle słońca. Ale co za pomysł w ogóle, żeby człowiek zasłonił słońce, mm -hmm. prawda? Żeby, żeby zasłonić słońce. Ale Małgosiu, zmiana pogody przecież, też tak? próba na to prawda, wpłynięcia. Tak? Czy chociażby na taką mikroskalę lokalną, y, zabijanie tam, bo chcemy mieć bez komarów, prawda, działkę. No Więc tak. pryskanie dookoła wszystkim, takie tak. bezrefleksyjne troszeczkę, tak. prawda, jaki to ma wpływ już na to otoczenie. Ponieważ, Rzeczywiście... ponieważ, ponieważ chodzi o to, że człowiek nie przewiduje więcej jak dwa ruchy do przodu, chyba jeśli chodzi o swoje działania, bo trzeba zawsze zastanowić się nad tym, jakie będą skutki. Skutki, możliwe skutki naszego działania. Nie wiem, czy mogę tutaj podjąć ten temat, ale choćby na przykład. Niedawno czytałam w internecie taki artykuł związany z maskami, które teraz prawda, nosiliśmy wszyscy w całym globie codziennie. Mhm. Y, miliony, setki milionów tych masek. No i bardzo dobrze, z tym tylko, że one są z jakichś tworzyw y, sztucznych, prawda, produkowane w znacznej części i w tej chwili są nieba, nie, niesamowitym zagrożeniem dla środowiska. No, z utylizacją. Ale, tak. Z utylizacją, mhm. jest ich, i, ich jest problem, rosną na tym jakieś bakterie, żyją, prawda? I to jest zagrożenie zagrożenie dla środowiska. Nieprzemyślana chyba sprawa jednak z tym była, prawda? Biorąc pod uwagę skutki. I tak jest z bardzo wieloma rzeczami. Dzisiaj jest ten postęp technologiczny, taki, jakiego w czasach Hildegardy no, nawet chyba sobie nie wyobrażano. Natomiast w jej czasach również byli, prawda, różni ciekawi alchemicy, którzy kamienia filozoficznego, prawda? Poszukiwali, a to usiłowali przedłużać życie, prawda? też uzyskiwać jakąś nieśmiertelność, czy na przykład hodować człowieka, prawda, w takiej prawda, gdzieś tam w jakichś próbówkach i tak dalej, no nic z tego nie wychodziło, natomiast dzisiejszym się udaje już, prawda, ponieważ można y, bardzo dużo w tej chwili nauka może zrobić i trzeba y, dzięki właśnie technologii, informatyce, połączeniu medycyny z tymi, z tymi dziedzinami, prawda, biotechnologii, tam też jest no, droga otwarta do, do bardzo wielu zresztą ciekawych, niezwykle yy, eksperymentów. I tutaj jest, Hildegarda, by. Po, ona ta jej myśl i ten podział związany z tą wiedzą dobrą i wiedzą złą, można moim zdaniem nie omal bez żadnych poprawek. Oczywiście to trzeba by tylko tą perspektywę współczesnych problemów, mm -hmm. które się z tym rozwojem wiążą tutaj uwzględnić, to, że to się nadaje do, jako pewien do studiowania w związku z po prostu etyką badań naukowych, z, zwłaszcza w zakresie medycyny. Zwłaszcza w zakresie tych nauk, które się bezpośrednio wiążą z człowiekiem. Także wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawa, ciekawa koncepcja, którą u niej w tak dawnym, w dawnych czasach znajdujemy. Była świadoma tego, że nie, że nie wszystko, co jest możliwe, powinno być przez nas zrobione i że gdzieś ta granica, powinna być wyraźnie zaznaczona, no ale do tego, żeby te granice zaznaczyć, to trzeba prawdziwej mądrości. No a tej nie zawsze wystarcza, mimo wielu informacji, prawda, i tego gmachu wiedzy, ale brakuje mu, brakuje mu, czy dachu mu brakuje, czy mądrość jest dachem tutaj, czy, czy, czy jakąś lampą. Czyli będziemy dzisiaj zachęcać Państwa właśnie do tej dobrej wiedzy i dobrego wykorzystywania wiedzy, i korzystania oczywiście z rozumu. Natomiast Hildegarda tak pięknie nas zachęca do zgłębiania wiedzy, do posiadania wiedzy, ale równocześnie z odpowiedzialnością, którą powinniśmy wziąć za swoje czyny. Także dziękuję bardzo Małgosiu i również. już Państwa zapraszamy na kolejny odcinek. Ja również dziękuję serdecznie. Do, do widzenia. widzenia.